Dzień dobry, Dominiczko. Dzień dobry. Jak tam nastrój przed Francją? Pozytywnie. 3-0. Tak było. Dobry, tak było. Doktor. Doktor. Wszystko 3... pod kontrolą. Dobrze. No i pięknie. I 3-0. Czekaj, idę. W polskim zespole. No ale widać po kolorze, co? O, Ania! Proszę, pokaż mi ten piękny wentylatorek. Martynką. Taka Martynka przytulaśna. Urocze ma, to prawda. Odnagły zwrot. Dobra,
Martin, no dzisiaj gładki ten mecz z Francją, 3-0 i dało się nawet cały nasz skład wprowadzić na boisko. Chyba bez większych jakichś problemów, co? Tak, można było odnieść wrażenie, że cały czas ten mecz mamy pod kontrolą, ale w tych pierwszych dwóch setach jednak, mimo że tam wychodziłyśmy na prowadzenie, to cały czas gdzieś tam w pewnych ustawieniach uciekały nam punkty z rzędu, tam 3 czy 4 się zdarzały i musimy nad tym na pewno popracować, żeby szybciej uciekać z tych ustawień, ale tak poza tym to na pewno ten mecz był pod kontrolą i na pewno zaliczymy go do udanych. W takim razie, jeśli na pewno to poprawimy, to jak mamy to poprawić? To pytanie do trenera, nie do mnie. Bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Szczerze mówiąc, nie słuchałem jeszcze dalszej odpowiedzi. Ale on ma parcie na szkło, ja pie. To zapytaj teraz, proszę bardzo, o Holandię. O Holandię? Mhm. Ja nie mogę pytać o Holandię. To ja zapytam o Holandię. No to mój asystent już wymiękł, więc zapytam ja o Holandię. Nie jutro, w sobotę z Holandią. Na pewno będzie trudniej, ale czy nam te mecze, które sparingowe zagraliśmy, będą troszeczkę ułatwiać sytuację? Jak myślisz? Znaczy, na pewno mamy co analizować. Wiemy już mniej więcej, jak przeciwko nam grały. To może nam ułatwić to, ale one też będą wiedzą, jak my grałyśmy przeciwko nim. Także ciężko tutaj stwierdzić, jak to będzie. Ale wiem, że już od teraz się skupiamy tylko i wyłącznie na tym meczu. I jeżeli my podejdziemy do tego meczu w 100% skoncentrowane, a wiem, że tak będzie, to na pewno będzie nam się grało łatwiej. Nie będzie to łatwy mecz, ale wszystko zależy od nas. Nosiło się trochę już przy tej linii, jak wiedziałaś, że wejdziesz. Były te emocje przed wejściem na boisko w meczu Ligi Narodów. No jasne, że tak. No to nie ukrywam, że pierwsza moja okazja i takie przetarcie w Lidze Narodów. Także no na pewno ogromne emocje i bardzo się cieszę, że dzisiaj dostałam tą szansę. No emocje nie do opisania dla mnie dzisiaj. A większy stresik czy większe emocje? Szczerze to ja już sama nie pamiętam. Myślę, że mimo wszystko większe emocje gdzieś tam, jak już weszłam na to boisko, pierwszą piłkę odbiłam, no to już zeszło z człowieka. A co ci trener powiedział, bo tam chwilę przed się troszeczkę motywował? No tam, że tak powiem, jakieś tam dobre słowo szepnął przed wejściem i... Okej, to co najważniejsze, że za 3 punkty 3-0 i możemy już myśleć o kolejnych rywalach. Zdecydowanie tak. Myślę, że też taka nasza kontrola tego meczu fajna. Wykonałyśmy swoje założenia, bardzo fajnie. Myślę, pograłyśmy w zagrywce i w bloku, co nam generalnie ułatwiło grę, także mamy nad czym pracować, ale myślę, że takie zwycięstwa gdzieś tam są jeszcze motorem napędowym do dalszej pracy.